Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, troszeczkę się obawiam, nagrywając tę audycję, ponieważ żeby coś robić dobrze, trzeba to powtarzać. A ja nie nagrywałem od jakichś chyba 4 tygodni, z małym wyjątkiem na ten film, gdzie pokazałem Państwu ten swój mini, a raczej mikrowarsztacik. No ale może nie będzie tak źle. Szanowni Państwo, na początku chciałbym podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy wspomogli mnie finansowo, kiedy poprosiłem o zbiórkę, o pieniądze na skompletowanie sprzętu do mojego mini mikro warsztaciku. Co mogę powiedzieć? No, sprawiliście mi bardzo dużą przyjemność. Jest mi niezmiernie miło, że kupiłem sobie 6 bądź 7 elektronarzędzi. Nakupowałem masę innych narzędzi, śrubek, nakrętek. A jak zasiadam, żeby coś zrobić, to oczywiście wszystkiego brakuje, typowo. I tu mam też taką prośbę, jeśli Państwo by mieli linka, służyć mi linkiem, znaczy służyć, jak to zabrzmiało, jeśli Państwo mogliby mi wkleić linka do nakrętek z miedzi, czy żeby miały złoty kolor, bo ja chciałbym zrobić coś takiego, że jest śruba, na nią nakręconych jest kilka nakrętek, na przykład naprzemiennie stalowa, tak, srebrna, złota i to się szlifuje. Ja to najpierw robiłem pilnikiem, śrubkę z tymi nakrętkami włożyłem do imadła. Chyba po jakimś czasie, nie wiem, czy godzinie, ręce mnie bolały okropnie, praktycznie nic nie zrobiłem. A potem się okazało, że to się robi inaczej. Bierze się starą wiertarkę, nie tą nową, co mam, tylko na baterię, na akumulator, tylko po prostu starość mam taką. Wkłada się ją w imadło i wkłada się zamiast wiertła właśnie tę śrubkę. No jak ona się kręci, no to się przystawia po prostu pilnik. A potem jeszcze zauważyłem, że niektórzy biorą szlifierkę kątową, czyli z dwóch stron jest po prostu no ta wywierana siła na te nakrętki i można z tego zrobić niemalże cuda. To po prostu fantastyczne, co się dzieje, co można z tego zrobić. A ja, jak Państwu już wspominałem, jestem strasznie podjarany takimi małymi gadżetami. Niestety nie są one w sprzedaży w Polsce. To są takie monety, pokazywałem Państwu na ostatnim filmie na Radio Samiec 2. To są takie monety, co się przesuwa i one klikają. O właśnie, w środku była taka blaszka, nie wiedziałem co to jest, a ponieważ dniem i nocą śledzę Allegro, żeby znaleźć tam jakieś takie fajne rzeczy, śruby, jakieś takie rzeczy, które mógłbym wykorzystać do zrobienia czegoś małego i ładnego, to znalazłem informację, że to się, no nie pamiętam, wieniec jakoś tak się nazywa, mam to w telefonie, zrobiłem fotkę. Więc zidentyfikowałem już chyba wszystko, jak się to wszystko robi, samemu tego się doszukując, tych informacji. No ale niestety zrobienie nawet małej rzeczy wymaga sporo pracy, zwłaszcza, że wczoraj chyba o 3 w nocy kątówką ciąłem śrubę, masa iskier, tutaj blisko komputera, no ale można też ciąć piłą szablastą. I w sumie piła szablasta robi to tak samo jak kątówka, no ale jak już jest, to niech będzie. Także, szanowni Państwo, wracając do początku, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest to dla mnie duża przyjemność. Jest to możliwość spełnienia mojej pasji. Czy to jest pasja, się jeszcze okaże. Na 95,789% to jest tak, że to jest słomiany zapał. Podjaram się czymś i potem to mija. Ale na przykład jeśli chodzi o latarki, nie kupiłem żadnej od ponad miesiąca. No to jest sukces. Więc latarki leżą, tak? Jak się nakupuje latarek, to one leżą. No, żeby były wszystkie wykorzystane, to nie wiem, musiałby, nie wiem, blackout być, a tutaj musiałaby z Erasmusa przyjechać, nie wiem, grupa 50 ładnych dziewczyn z Europy i wtedy każdej dałbym latarkę. Niekoniecznie za darmo. Nie jestem w końcu instytucją charytatywną. Także chociaż niektóre rzeczy robię za darmo. Jak piękne dziewczyny proszą, to za darmo. Nawet gratisy, rabaty
Ja nie z tych, co za wszystko biorą pieniądze. Ale tak poważnie mówiąc, to nawet jeśli to nie stanie się moją pasją, jeśli nic z tego nie wyjdzie, to taki sprzęt w domu jest potrzebny. Na przykład w ogrodzie tą piłą szablastą fantastycznie tnie takie małe gałęzie. No przy grubszych to już jest trochę problem, ale też się da. Fantastyczne urządzenie. Multiszlifierka Parkside'a, którą miałem, to w ogóle się wyłącza przy najwyższych obrotach, jak coś przycisnę. Siła jej działania jest beznadziejna, a wczoraj testowałem tak trochę mocniej tego Boscha, no to po prostu jest świat i ludzie. Naprawdę, to jest coś nieprawdopodobnego, jak to fantastycznie pracuje. No ale też jest droższe czterokrotnie około. Także bardzo dziękuję, super mi Państwo sprawili przyjemność. Dziękuję też za poprzednim osobom, za poprzednie wpłaty, dzięki którym mogę funkcjonować i nawet nie tylko funkcjonować, utrzymać to wszystko, ale też kupić coś, co sprawia mi przyjemność, co pozwoli mi te zimowe dni spędzić na majsterkowaniu. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć, ponieważ jak zwykle pojawiają się głosy, że żebrzę pieniądze, tak, że wyłudzam, to chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego proszę Państwa o pieniądze. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego sobie sam nie kupiłem sprzętu elektrotechnicznego za ile to łącznie, no to wszystko, nie wiem, 3-4 tysiące, no to co to jest? W sumie to są narzędzia na całe lata, praktycznie 5-8 lat będzie mi to służyło, no to co to jest? I powiem Państwu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego przez lata sobie kupowałem to, co chciałem, a teraz nie mogę. I powód tego widzą Państwo na swoim ekranie. Dlaczego ja proszę o te pieniądze? Bo nie mam na czesne do zapłacenia, czekają duże opłaty na ZUS, tak? I tak dalej, itp., itd., etc. No, widzą Państwo, że to jest jedna ze stron, którą zauważył jeden z chłopaków, bardzo mu też dziękuję za to, że napisał do mnie w tej sprawie, więc takich stron jest sporo. One są systematycznie usuwane, jak się da. Nie jest to proste, nie zawsze jest to proste, ale ten proceder, to co Państwo wiedzą, że sądy, procesy, to cały czas trwa. To, że ja o tym nie mówię, to, że jakby taka cisza panuje, to nie znaczy, że to zniknęło. To cały czas trwa. Cały czas ten taki jakby na tym forum moich krytyków, które stworzyli, mieli rozwinąć, ale oczywiście im nie wyszło, bo trzeba pracować. Trzeba pracować, trzeba mieć wizję celu i trzeba przyłożyć do tego wiele, wiele lat pracy. Na to oni już siły nie mają. Więc tam zostały opisane dokładnie, dokładne były opisy, w jaki sposób mnie zniszczyć. Czyli te donosy wszędzie, gdzie się da, no zgłaszanie kanałów, tak, no to już Państwo wiedzą, to jest od lat. Już jest kilka wyroków wskazujących. Ostatnia rozprawa apelacyjna, jak Państwo wiedzą, została przesunięta na listopad. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jeszcze Państwa poinformuję. Także będzie kolejny wyrok prawomocny w sprawie pana... No, nie będę może mówił. Lepiej nic nie mówić, chyba i tak Państwo wiedzą, o kogo chodzi. Także... No co mogę jeszcze powiedzieć? No cały czas jest to realizowane. Są cały czas donosy, są cały czas uderzenia w moje finanse, no bo wiadomo, że jak nie będę mógł tego utrzymać, no to po jakimś czasie po prostu no będę musiał sprzedać forum. Nie wiadomo, jak ktoś kupi konkretny, no to będzie to realizowane dalej ta misja, ale jeśli ktoś inny, to będą reklamy kurczaczków, kiełbasek i innych różnych rzeczy. No po prostu to wszystko jest utrzymywane z pieniędzy państwa tak naprawdę teraz. Bez problemu bym to utrzymał ze swoich zarobków, bez najmniejszego problemu, jeszcze sporo oszczędził, po prostu ze sprzedaży swoich książek. Przede wszystkim mój taki number one zawód jest tym pisarzem książek, jest 19 do tej pory. Ale powiedzcie mi, szanowni państwo, jak mogę zarabiać na sprzedaży książek i e-booków, ponieważ sprzedaż książek w papierze, w cudzysłowie, jest nieopłacalna. Jest nieopłacalna dla mnie, ze względu na niedużą ilość sprzedaży, jak się drukuje niedużo książek, to ich cena zwala z nóg. One są droższe w wydrukowaniu przy małej ilości niż normalne książki sprzedawane w księgarni. Gdybym ich drukował 10, 5, nawet 2 tysiące, to cena byłaby dużo niższa.
No ale i wtedy też trzeba byłoby biegać na pocztę, potem reklamację. Ja na to zdrowia nie mam. Wychodzić z domu mogę tylko po mieszance różnych leków. Także, szanowni państwo, widzicie, no nie da się zarobić, ponieważ jakby no moja praca, to z czego żyję, to z czego opłacam innym też, tak, no już nie wchodząc w szczegóły, no to wszystko jest rozdawane, tak, to jest wszystko rozdawane za darmo, a ludzie chętnie te 60 zł czy tam 50 za kobietopedię w PDF-ie bardzo chętnie biorą. I są tacy, co bardzo chętnie to udostępniają, właśnie dlatego, że to jest mój chleb, to jest moja praca. X lat uczyłem się, pracowałem, czytałem książki od najmłodszych lat właśnie w tych właśnie, no w tym kierunku jakby się nieformalnie kształciłem. No i wreszcie zaczęło po latach biedy, a nawet niekiedy nędzy, wielkich problemów, zaczęło mi się układać, zaczęło mi to przynosić pieniądze, satysfakcję w pewnym sensie jakieś uznanie społeczne, oczywiście nie u wszystkich, u małej garstki ludzi, ale i tak to jest wystarczające, żeby poczuć naprawdę mocny wiatr w żagle. No i państwo sami wiedzą, w jaki sposób zostało mi to wszystko zabrane, tak? Szacunku niektórych ludzi mi nie zabrali, bo na to pracowałem kilkanaście lat. Tego nie mogą zrobić, ale mogą zabrać pieniądze, mogą ludzi, którzy mnie nie znają, napuścić na mnie, wkręcić im, że jestem złym człowiekiem, namówić ludzi, którzy potrzebują pomocy, są w tragicznej sytuacji, żeby nie korzystali z państwa też rad na naszym forum braciasamcy.pl i to robią. Masa ludzi, masa mężczyzn, których rzekomo bronią przed nieszczęściami, nie zdobywa pomocy, darmowej, dobrej pomocy. No i tyle. Ja się nie żalę, jest jak jest, takie są realia. Tylko chciałem państwu powiedzieć, skąd jest taka, a nie inna sytuacja finansowa. Skąd potrzebne mi są pieniądze na jeżdżenie na rozprawy? Czemu potrzebuję pieniędzy na opłacenie czesnego na studiach? I dlaczego zwracam się do państwa z prośbą o te pieniądze? No to właśnie dlatego. To jest jedna ze stron. To jest jedna ze stron. I teraz mam taki apel do osób, które te książki pobierają. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że one są drogie. No ale niestety przy małej ilości sprzedaży muszę dać wyższą cenę, żeby po prostu się utrzymać. Więc jakby, no trudno, no co ja będę mówił, jeśli komuś z państwa ta książka pomogła, jeśli powstało chociażby na krótko uczucie przyjemności, albo takiego, o, tego nie wiedziałem, podczas czytania kobietopedii, to bardzo proszę, żebyście w wolnej chwili, jak będziecie mieli pieniądze, weszli na mój sklep i kupili po prostu tę kobietopedię w epubie i w PDF-ie, czy w formatach elektronicznych. Ona przyjdzie do was na maila z automatu, i można by powiedzieć, że sumienie macie czyste. Jeśli nie macie teraz pieniędzy, nie ma problemu, to kiedyś to po prostu zróbcie albo tę, albo inną książkę. Chociaż tak najuczciwiej to byłoby właśnie tę. Ale mówię, pozostawiam to państwa jakby sumieniu i tyle. No. Także pamiętajcie też, że te pieniądze nie idą tylko na moje, jak to się mówi, zabaweczki. Moi krytycy bardzo przeżywają te kupione Bosze, te wszystkie rzeczy. Bardzo to przeżywają, bo oni też by chcieli dostawać pieniądze, ale no nie rozumieją jednej rzeczy, że to nie jest tak, że ja idę i mówię, dajcie im pieniądze, dejta donata, dejta pieniążka, tylko to jest tak, że jak się kilkanaście lat rozmawia z ludźmi, robi coś dla tych ludzi, bardzo często pomaga ludziom za darmo, oddaje się tak naprawdę swój czas, energię, wiedzę praktycznie za darmo ludziom i robi się to przez kilkanaście lat, kiedy nie ma ani jednego przypadku, że kogoś oszukałem, kogoś wykorzystałem. Ani jednego. Oczywiście są różne oskarżenia, ale były też rozprawy sądowe, gdzie te wszystkie oskarżenia były podnoszone. Wszystkie. Nie będę tego wymieniał. Wszystko, co państwo mogą na mój temat przeczytać, wszystko było podnoszone. Na przykład pan S. został uznany prawomocnie winnym, mimo że tam miał mnie zamknąć w jakimś pokoju bez okien, miały być stosowane jakieś specjalne socjotechniki, manipulacje, jakieś niesamowite rzeczy. Pieli z zachwytu, co on tam ze mną zrobi. Wynik tego jest taki, że przegrał, dostał prawomocny wyrok karny, a ja zostałem prawomocnie, powtarzam, prawomocnie uniewinniony. A to są tylko początki. Nie mówię o pieniądzach, bo w sądzie karnym nie chodzi o pieniądze. Pieniądze są w sądzie cywilnym.
w którym to każda osoba, która się ze mną w sądzie spotkała i spotka się też w Rzeszowie ze mną w sądzie cywilnym o odszkodowanie. Więc nie patrzcie, czy tam była złotówka, czy 100 zł, czy 500, w tym wypadku była 500, czy 1000, tylko patrzcie na to, co później będzie w sądzie cywilnym. Sąd karny przede wszystkim jest od uznania winy albo niewinności, ale tu powtarzam, ja się na tym nie znam, więc może coś walnąłem teraz nie tak. Także nigdy Państwa przez te kilkanaście lat nie oszukałem, nie naciągnąłem, można na mnie liczyć. To jest kilkanaście lat. No chyba przez kilkanaście lat człowieka można poznać. Ilu znaliście ludzi przez kilkanaście lat, którzy po jakimś czasie okazali się oszustami, źle Was potraktowali, oszukali? A tutaj zobaczcie, hejt, moje zdjęcia krążące po sieci, gdy gościu mnie jeździł za mną, robił zdjęcia, chwalenie się tych gości z tego karnistrowa, że oni tam oglądali zamki, tutaj zabezpieczenia, kamery, wszystko po to, żeby wzbudzić strach. Zdjęcia pokazywane mi przez brytyjskich policjantów, moje zdjęcie z kulą karabinową, tak, na czole, na zdjęciu, zresztą zdjęcia Anki też były dokładnie takie same, zresztą Ance też to samo zrobili, ci panowie walczący o dobro kobiet i właśnie te panie, które tam są w tej grupie, bo są, one aż takie chętne do robienia no, takiej krzywdy słowami nie są, ale świetnie podjudzają. Idealnie można zobaczyć, jak działa płeć dana. Podjudzają, jątrzą. To jest coś niesamowitego, ale to też znajdzie swój finał w sądzie. Wcześniej czy później. I po prostu, no, skoro ja coś mam, a druga strona uważa, że nie, to zróbmy tak jak zawsze. Niech osądzi to podczas postępowania sądowego sąd. Dobrze, szanowni państwo, więc to nie jest tak, że te pieniążki, ja mówię, dajcie, tylko one są konkretnie za coś. Ludzie wiedzą, że może kupię za latarkę czy coś, ale wiedzą, że warto mi te pieniądze dać, bo jest forum, które pomaga ludziom. Wiedzą, że jest przełożenie na pomoc innym ludziom, że to nie zostaje tylko i wyłącznie zużyte przeze mnie. A niektórzy są tacy, że nawet jeśli by było tylko i wyłącznie te pieniądze zużyte na moją zabawę, to też chętnie by wpłacili. Także bardzo dziękuję za te wszystkie pieniądze. Dziękuję za wszelką inną pomoc. I uważam, że przetrwamy ten czas. Niestety u mnie i także zdrowie siadło. Oprócz stanów, powiedzmy sobie delikatnie, przedcukrzycowych, pojawiło się dość spore nadciśnienie. Zauważyłem, takie bóle były potyliczne. To już momentalnie wiedziałem, co to jest za ból. A problem jest taki, że ja się panicznie boję mierzenia ciśnienia. Dlatego, że jak mi ktoś ściska rękę, to te pulsowanie, to ja po prostu odpływam. Nawet jak jest pobranie krwi, to ja się nie boję tej igły. No, troszkę mnie brzydzi. Ale najgorsze to nałożenie stazy, czyli tego, jakby to powiedzieć, sznureczka, tak, tasiemki. Więc tak wygląda sytuacja. Nie żalę się, nie skarżę się, po prostu jest w moim życiu gorszy czas. Zdecydowanie gorszy czas. Tak jakby się wszystko obniżyło, ale przecież dobrze wszyscy wiemy, że jak coś się obniża, trzeba zachować pewną postawę psychiczną. Ja ją lepiej bądź gorzej zachowuję i po prostu rzeczywistość się potem odkształci i będzie lepiej. To jest tylko pewien okres. Nie mam zamiaru się stresować, nie mam, no stresować to się trochę stresuje, ale nie mam zamiaru być tym załamany czy coś, nie, bo to już był czas, kiedy ja byłem latami załamany, to mi nic nie dało. A czas ucieka, życie ucieka. Już mam 44 lata, szanowni państwo. Co, stracić kolejne lata na zamartwianiu się? Nie. Będę siedział sobie, robił śrubki, tak? Za kilka tysięcy będę śrubkę obrabiał. Ale to nieważne, że to jest tanie. Chodzi o to, żeby to samemu zrobić, żeby satysfakcja była. A i tak pewnie się nie uda, ale troszeczkę się poduczę takich właśnie, takich no, spraw, no, rękodzieła, tak powiedzmy. Także no tyle. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Być może dzisiaj zrobię live'a gdzieś tak około 21, ale jeśli zrobię, to tylko głosowego, więc na pewno nie obiecuję. Bo ja większość dnia po prostu leżę, tak? Nie mam siły na nic. Praktycznie całymi dniami tylko leżę. Wieczorami trochę mi siły wraca, więc wyjdę gdzieś tutaj w miasteczku z psem. No ale tak to praktycznie leżę cały czas. Ciągle te bóle od ciśnienia, pulsuje mi głowa. Bardzo mi się wzrok pogorszył. Strasznie mi się wzrok pogorszył. Naprawdę
Prawdopodobnie od cukru, tak? No to jest jeden z efektów ubocznych cukrzycy. Tak to jest. Kiedyś jeszcze, jak to się zaczynał, ten stan dziwny mój, ducha i umysłu, a może i ciała, albo połączone wszystko, to miałem takie tabletki z guaraną, z kofeiną, takie sprzedawane dla sportowców. I one robiły robotę, ale ostatnio, jak je brałem, się zacząłem źle czuć, głowa mnie zaczęła boleć. Miałem takie przypadki, jakby lekkie arytmii, może to nie była arytmia, tylko no coś w ten deseń. Dlatego już ich nie biorę, ale stawiam je na nogi kawa. Ale zauważyłem od tygodnia, że już stawiam je dużo mniej na nogi, czyli habituacja, tachyfilaksja i tak dalej. Ale szanowni Państwo, trzeba uśmiechnąć się, iść do przodu, a ja postaram się zrobić jakiś fajny ekstra gadżet i wkleję Państwu to, co mnie motywuje, co chciałbym zrobić. Nie wiem, czy mi się uda, bo jest to na moje zdolności bardzo słabe. Wkleję Państwu kilka linków. Proszę, żebyście je zobaczyli. Możecie sobie przewijać i sobie to obejrzeć w 15 sekund. I to właśnie mnie motywuje. Ja lubię gadżety. Uwielbiam jakieś takie małe, fajne, ładne przedmioty. Właśnie te zabawki magnetyczne. Takie, że się klika. Uwielbiam to. Takie dwie karty są firmy Laut i oczywiście one są bardzo drogie, ale są podróby. Więc są takie, znaczy nie podróby, takie same, tylko nie tej firmy. I to są dwie karty z magnesami połączone jedną śrubą i tak się przesuwa w bok i one tak klikają głośno metalicznie. Niestety jest to sprzedawane wszystko w Chinach. A wysyłka do Polski około 30 dni. Chociaż to, co ja zamówiłem, szło 2 tygodnie, 1 dzień. Także ja uwielbiam po prostu takie małe zabaweczki ładne i sobie pomyślałem, jak mi nie stać już, żeby to zamawiać, to sobie po prostu może zrobię. Będzie dodatkowa satysfakcja. Na przykład wpadłem na taki pomysł, chciałem zrobić sobie pierścień. I w tym celu kupiłem najtańsze klucze, nie tylko z grzechotką, tylko te klucze takie, że się nie ma tego psztyczka, że się kręci w lewo albo w prawo, tylko taki zwykły klucz płaskooczkowy, w którym się porusza te czarne kółko w środku, tak, z ząbkami. I sobie to obciąłem. I to jeszcze zrobiłem pilnikiem, robiłem to chyba z pół dnia, coś okropnego. I chciałem, żeby taki był pierścień, że będę sobie trzymał na palcu i będę sobie go przesuwał. Taka właśnie zabawka też jest sprzedawana i to wcale nie tanio, tylko że znowu w Chinach. Znaczy nie w Chinach, tylko do dostania na tych AliExpress i tak dalej, ja tam konta nie mam. Trochę się obawiam stamtąd zamawiać. Niektórzy mi mówią, że niepotrzebnie. No ale żeby na palec weszło, musiałbym mieć minimum 19-20 klucz. No to zamówiłem 24 na Allegro i napisali do mnie, że nie mają towaru i zwrócili mi pieniądze. Wczoraj byłem w Mrówce i było do 19. 19 by pasowała na mój mały palec albo na serdeczny w lewej dłoni i były wszystkie oprócz 19. Poprosiłem tam pana z obsługi, czy nie mógłby poszukać, może gdzieś mają. Powiedział, że wszystko co mają, mają tylko tam. No i jeszcze wczoraj, jakby było tego mało w tej Mrówce, nie wytrzymałem. Ostatnie pieniądze kupiłem i madło ślusarskie za 350 zł, ważące 14,5 kg. Pewnie trochę przepłaciłem, ale jakbym w necie zamówił, to taki ciężar jest, sporo kosztuje kurier, więc może wyjdzie plus minus tak samo. Także te i madło będzie dobre, jak będę coś robił kątówką, bo będę musiał to robić na dworzu, to jest za dużo iskier. Także wkleję Państwu te filmy i mam taką do Państwa prośbę. Jeśli będą mieli Państwo jakiś pomysł, coś doradzić, co by zrobić, bardzo proszę pisać. Ja najczęściej nie odpisuję z wiadomych względów, ale jak coś będzie fajnie, na pewno przeczytam. I proszę o informację. Ja operuję teraz na śrubach 8, tak? To jest chyba ta średnica. Więc mam śruby 8, nakrętki, mam takie, co się kręci, takie jakby, no kurde, jak to się nazywa, skrzydełka, takie dwa są z dwóch stron i to się zakręca, mam nakrętki kontrujące, mam takie w kształcie, no zamknięte z jednej strony, mam takie przedłużane, właśnie wczoraj kupiłem takie szerokie na jakieś 4 cm. Jakby Państwo mieli cokolwiek o tej średnicy 8, żeby pasowało na te śruby, to bardzo proszę dać mi linka.
Jeśli Państwo mieliby jakiś dostęp gdzieś do tanich właśnie takich kluczy płasko-oczkowych, żeby był rozmiar minimum 19, najlepiej tak 20 do 24, proszę o linka. Jeśli Państwo mają cokolwiek takiego ciekawego, co by mi mogło pomóc, też proszę o linka, ale przede wszystkim do tych miedzianych nakrętek, bo to one robią robotę w tym, jak się szlifuje te śrubki z tymi nakrętkami. Zobaczą Państwo wszystko na tych filmach. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za te pieniążki i tyle. No. Jeszcze ZUS muszę zapłacić i czesne za studia. Studia, jestem na drugim roku, średnia była, żeby Państwu nie skłamać, 4,60 albo 4,36, jakoś tak. Także tak. No to chyba by było wszystko. Zapraszam ewentualnie dzisiaj na wieczornego live'a, ale mówię, to, że będzie to 17,5% maksymalnie. Zależy, jak się będę czuł. Dawniej bym to zrobił bez problemu, no ale po prostu leżę, tak? Nie mam na nic siły. Leżę, patrzę się tylko w sufit albo słucham sobie jakichś, no, przeważnie astrofazy, czy tam Polskie Centrum Nauki Kopernik. Są bardzo fajne nagrania, czy jakieś historyczne, bardzo fajne. Także tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Chłop w dom, w dom. Z Panem chyba dobrym Bogiem. Wpłać Boże. O, to tak było. Chyba nie zapomniałem. Pozdrawiam, cześć, dobranoc, miłego tygodnia.